mapa z drapka, tajemnice efektywnego pakowania i nie całkiem francuskie rogaliki. Dziś przygotowaliśmy niezwykłe haki, które sprawią, że Twoja podróż będzie wygodna i niezapomniana. Na początek powiemy, jak użyć pustej tubki po paście do zębów. Przetnij tubkę. Odetnij nadmiar. Wlej mydło w płynie do balonu za pomocą dozownika. Przeciągnij balon przez końcówkę tubki. Przekręć nakrętkę. Bardzo łatwo jest użyć mydła w opakowaniu balonu. Wystarczy odkręcić nakrętkę i wycisnąć trochę mydła na dłonie. Doskonała mini wersja mydła do podróży. Teraz dowiedzmy się, gdzie ukryć pieniądze podczas podróży. Potrzebujesz kawałka folii. Owiń banknot w folię. Posyp mąką deskę do krojenia i umieść na niej ciasto francuskie. Rozwałkuj wałkiem do ciasta. Przetnij po przekątnej. Połóż folię z ukrytymi pieniędzmi na górze zamiast nadzienia. Zwiń ciasto. Połóż rogaliki na blasze pokrytej pergaminem i upiecz je w piekarniku. Posyp gotowe rogaliki cukrem pudrem i włóż je do swojego pudełka na lunch. W odpowiednim momencie otwórz rogalika i wyjmij pieniądze. Ten rogalik ma takie bogate nadzienie. Pamiętaj, aby nie częstować przypadkowych towarzyszy podróży swoim deserem. To byłaby bardzo droga uczta. Zamiast rogalików lepiej poczęstować ich smacznym ciastem. I zamiast noża użyj nici dentystycznej. Rozwiń tyle nici, ile potrzebujesz. Naprąż i przegnij rolkę na porcję. Nitka łatwo przecina ciasto na równe kawałki. Bon appetit! Wszystko, czego potrzebuję, mieści się w mojej kosmetyczce z wyjątkiem tubki pasty do zębów. Mamy haka na tę okazję. Potrzebujesz kawałka folii. Wyciśnij kulki pasty do zębów na folię. Pozostaw do wyschnięcia. Posyp je sodą oczyszczoną. Włóż suche kulki pasty do zębów do małej torebki Ziploc. Mała torebka zajmuje mało miejsca i łatwo mieści się w kosmetyczce. Powiemy, jak zwykły cynamon i skrobia kukurydziana pomogą Ci się odświeżyć. Wymieszaj 3 łyżeczki skrobi kukurydzianej z łyżką mielonego cynamonu. Mieszaj, aż otrzymasz proszek o jednolitym kolorze. Wsyp mieszaninę do plastikowej solniczki. Przykryj kawałkiem plastiku i zamknij pokrywę. Podczas podróży nie zawsze masz czas na mycie i suszenie włosów. Na ratunek przychodzi domowy suchy szampon o zapachu cynamonu. Zdejmij pokrywę z otworami i usuń plastik ze słoika. Załóż pokrywę z powrotem. Posyp korzenie włosów suchym szamponem i ostrożnie uczesz. Skrobia kukurydziana i cynamon absorbują oleje i odświeżają włosy. Długa podróż nie jest powodem, by straszyć ludzi wokół siebie swoją brudną głową. Kilka minut i Twoje włosy są w porządku. Lepiej nie przewozić delikatnych wyrobów wełnianych bez opakowania. Ale ten sweter oczywiście nie mieści się w jednej torebce Ziploc. Co robimy? Weź drugą torebkę i obróć ją na lewą stronę, aby zapięcie było na zewnątrz. Nałóż worek na drugą stronę. Połącz torebki ze sobą. Unikalne opakowanie jest gotowe. Na większe rzeczy używaj większych torebek. Teraz Twoja walizka będzie w idealnym porządku. Jak można złożyć koszulę, by kołnierz nie był pognieciony? Jeśli weźmiesz ze sobą pasek, nasz następny hak będzie przydatny. Zrób z niego pierścień. Umieść go w kołnierzu. Wyprostuj fałdę wokół paska. W ten sposób kołnierz nie pognieci się, a koszula będzie wyglądać idealnie. Podczas podróży higiena jest bardzo ważna. Pomogą Ci mokre chusteczki i mydło w płynie. Wyjmij chusteczkę z opakowania. Potnij na kawałki za pomocą nożyczek. Wyciśnij mydło w płynie i zanurz w nim chusteczki. Rozłóż chusteczki na talerzu i pozostaw je do wyschnięcia. Włóż kawałki chusteczek z powrotem do opakowania. Aby umyć ręce, wystarczy zwilżyć chusteczkę i ostrożnie pocierać ją rękoma. Bardzo szybko tworzy się piana na dłoniach. Serwetki mydlane bardzo łatwo zmieszczą się w kieszeni i nie wymagają specjalnych warunków podczas transportu. Aby znaleźć paszport, musisz wytrząsnąć całą zawartość torebki na stół. Prawdopodobnie nie jest to najlepszą rzeczą do zrobienia tuż przed kontrolą paszportową.
Do tego pomysłu będziesz potrzebować dwóch małych magnesów. Przymocuj jeden z magnesów do okładki paszportu za pomocą gorącego kleju. Przyklej drugi magnes do podszewki torby. Włóż paszport do torebki. Niezależnie od tego, co dzieje się w Twojej torbie, paszport jest mocno trzymany na miejscu i jest gotowy, kiedy go potrzebujesz. Do następnego pomysłu potrzebujesz ramki na zdjęcia. Wyjmij szkło z ramki. Wytnij kontynenty z samoprzylepnej folii. Naklej folię na szkło. Pokryj szkło białą farbą. Użyj pędzla piankowego. Ostrożnie usuń naklejki. Włóż szybę z powrotem do ramki. Przymocuj papierowy samolot do mapy. Przyklej ramkę do pudełka z otworem. Skarbonka z mapą będzie doskonałą zachętą do oszczędzania pieniędzy na podróż marzeń. Do następnego pomysłu potrzebny jest kolorowy papier dwustronny i arkusz tkaniny samoprzelepnej. Udekoruj jeden z arkuszy papieru tkaniną. Wygładź. Zbierz arkusze w stos. Przykryj górę okładką z tkaniny. Przetnij na pół. Zrób dziurę dziurkaczem. Przymocuj kartki za pomocą linek. Przytnij wystające krawędzie. Przygotuj papierową dekorację. Udekoruj okładkę zdjęciami. Wybraliśmy kamerę, kilka punktów orientacyjnych, kotwice i owoce. Przyklej je. Udekoruj strony notatnika. Okazało się, że to jest idealny dziennik do notatek z podróży. Śliczny notatnik zachowa najlepsze wrażenia z podróży. Okulary, trampki, skarpetki, czepek. Oto jak szybko i kompaktowo pakować rzeczy. Wyprostuj skarpetki i zdegnij piętę. Połóż skarpetki na krzyż. Złóż je i zabezpiecz krawędź. Rezultatem jest mały, miękki kwadrat. Umieść skarpetki w jednej tenisówce. Umieść okulary przeciwsłoneczne w drugiej tenisówce. Rozciągnij czepek na podeszwie tenisówek. Organizer na skarpetki i futerał na okulary w postaci tenisówek to najlepszy element Twojej walizki. Do następnego haka będziesz potrzebować niepotrzebnej plastikowej karty. Narysuj dwa równoległe paski za pomocą markera. Zaznacz trzy punkty. Zrób otwory w miejscach punktów. Wytnij podążając za liniami. Wykonaj takie cięcia. Włóż słuchawki do otworów i owiń kabel wokół karty. Koniec kabla wchodzi w dolny odcinek i mocuje wokół reszty. Słuchawki nie zaplątują się i wygodnie mieszczą się w torbie. Bardzo wygodne. Do następnego haka będziesz potrzebować wydrukowanych map różnych krajów. Połącz farbę i płyn do mycia naczyń w plastikowym pojemniku. Wymieszaj. Zrób złotą i srebrną mieszaninę. Pokryj mapę srebrną farbą. Pozostaw nazwę kraju niepomalowaną. Zmień kolory farb i pomaluj na złoto kolejny kraj. Zrób to samo z mapami całego świata. Połóż zdrabki w specjalnym folderze do podróży. Odwiedziłeś nowy kraj? Wyjmij monetę i usuń warstwę zdrabki z karty. Nie zapomnij potwierdzić wizytę za pomocą uroczego zdjęcia z podróży. Ile krajów już odwiedziłaś? Do tego pomysłu będziesz potrzebować kolorowego papieru. Zaznacz prostokąt o wielkości 4x5 cali. Wytnij. Złóż na pół. Narysuj serce z tyłu papieru. Wytnij. Pokryj papier klejem. Dołącz kartę z misiem. Zrób dziurkę za pomocą dziurkacza. Zawiąż złoty sznurek. Napisz swoje pełne imię i nazwisko na odwrocie serca. Przymocuj etykietę ze swoim imieniem na walizce. Etykieta z sercem pomoże Ci szybko znaleźć bagaż. Wygląda bardzo słodko. Do następnego pomysłu potrzebujesz torebki Ziploc i gumki. Przymocuj gumkę do torebki za pomocą gorącego kleju. Wybierz wzór tkaniny samoprzylepnej. Przymocuj tkaninę do torby. Udekoruj jasnym małym samolotem. Elegancka torebka podróżna jest gotowa. Dokumenty, pieniądze i bilety lotnicze można bezpiecznie przechowywać w środku. A najlepsze w tej torebce jest to, że jest wodoodporna. Wszystkie Wasze rzeczy są bezpieczne. Jak przechowywać wsówki, aby nie zgubić ich na drodze? Potrzebujesz pudełka po tiktakach. Otwórz pokrowę i umieść wsówki. Oprócz wsówek do plastikowego organizera zmieszczą się inne przydatne rzeczy. Niewielkie pudełko znajdzie dla siebie miejsce nawet w najmniejszej torebce.
bardzo wygodne. Czy podobały Ci się nasze pomysły na idealną podróż? Z którego z nich korzystasz? Napisz o tym w komentarzach. Nie zapomnij polubić tego filmu, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwonek, aby nie przegapić jeszcze więcej zabawnych haków i pomysłów na kanale TrumTrum.